8 listopada w Krakowie do ringu w walce wieczoru wychodzi bardzo utytułowany zawodnik Tomasz Adamek. Tytuły w dwóch kategoriach, próba również w wadze ciężkiej nieudana. No i taki bardzo medialny, niektórzy twierdzą, że bardzo dobrze zapowiadający się Artur Szpilka. Jak pan widzi ten pojedynek? Jest to na polski rynek naprawdę walka super. Fajnie, że takie walki są, no bo to rzeczywiście, jeden ma tam jedną porażkę, drugi ma dwie porażki. Czy Adamek ma trzy już nawet, tak? Tak, trzy łasków jeszcze. No ale to jest taka walka na nasz poziom, na najwyższy, na nasz polski poziom jest to najwyższy poziom. Ma pan swojego faworyta? Ja myślę, że faworytem jest na pewno Tomek Adamek, dużym faworytem, bo Tomek jednak miał naprawdę super walki, świetne walki, wyjątkowo Artur Szpilka nie boksował jeszcze nikogo, a nawet ma jeszcze jedną porażkę. Także to jest raczej no to fakt, że to jest waga ciężka, się trochę rządzi innymi prawami, wie, to jest jeden cios decyduje, ale wątpię, żeby Tomek dał tam minimalne jakieś szanse Szpilce. Tomek jest bardziej doświadczony, nie jest też wcale starym zawodnikiem, bo to ma 37 lat, także on nie jest jak na wagę ciężką, to jeszcze jest w szczycie wieku. A Szpilka przede wszystkim jest mało doświadczony i też trochę brak mu tej pokory. Szpilka wywołał temat testów olimpijskich, w sumie zażądał ich od Tomka Adamka. Tomek Adamek oczywiście się na nie nie zgodził, powiedział, jak chcecie ze mną boksować, to boksujcie, ale ja testy mam tylko po walce. Jaki jest pana stosunek do tych często wywoływanych testów olimpijskich w boksie zawodowym? Nie znam tego, ja miałem zawsze doping kontrolę po walce. Także miałem parę dziesiąt kontroli dopingowych i poddać się trzeba temu. Nie wiem jakie są zasady, zależy jaki jest kontrakt. Nie słyszałem za moich czasów o podpisywaniu jakiegoś testów przed walką. Nie wiem czemu to ma służyć. Nie znam się za bardzo na dopingu i tak dalej, także ale ja nie widzę nic takiego strasznego, jeżeli są, nie mają sobie nic zarzucenia, to czemu nie? Już jeden i drugi musi to zrobić, tak? Tak samo jeden i drugi później boksują w tych samych rękawicach. Nie widzę, tylko że to jest takie zawracanie dupy trochę moim zdaniem, ale jeżeli... Nie mam pojęcia, naprawdę, jest mi to ciężko określić. Wiem, że po walce muszą być, po każdej walce, chociaż nie wiem, czy o walkach nie o tytuł, też jest doping kontrola. Ale można sobie tego zapisać to w kontrakt, to muszą się dogadać między sobą.